Szczęść Boże, ksiądz Zbigniew Paweł Maciejewski, Fundacja Nasza Winnica, od litery do wiary, rzeczy dobrze pomyślane. Chciałbym w tym filmie zademonstrować pomocę dla prowadzącego przygotowanie do pierwszej komunii świętej dla dzieci w ramach programu Z mamą i tatą do pierwszej komunii. Ten program swoimi korzeniami sięga 2017 roku, kiedy przez rok testowałem i wymyślałem go w swojej parafii, w Winnicy. W 2018 przybrał on postać pierwszego wydania, takiego jeszcze studyjnego, roboczego. Były to materiały zebrane w takiej ofertowej kopercie, a 2020 rok przyniósł wydanie drugie, rozszerzone, uzupełnione, i to drugie wydanie chcę w tym momencie zaprezentować. Zaprezentuję materiały dla prowadzącego duszpasterza, najczęściej będzie to ksiądz, choć czasem może w tę rolę wejść jakiś katecheta, a także zademonstruję później na zakończenie materiały, które w ramach tego programu trafiać powinny do rodzin, do rodziców i do dzieci. Całość pomocy dla księdza zawarta jest w takim segregatorze. Tu jest egzemplarz nówka zafoliowana, a ja posłużę się swoim egzemplarzem, żeby pokazać, co jest wewnątrz. Segregator, jeśli ktoś zna program Szkoła Życia z Bogiem, przygotowanie do bierzmowania, jest rozmiarami identyczny jak ten właśnie z bierzmowania. Jest to segregator zapinany na rzepy. Kiedy otwieramy ten segregator, na skrzydełku mamy pewną dewizę, która jest lansowana przeze mnie. Popatrz, jak wszyscy robią przygotowanie do pierwszej komunii i rób zupełnie inaczej. I rzeczywiście ten program przygotowania dzieci do pierwszej komunii jest znacząco inny od wielu innych programów. Bardzo radykalnie przerzuca odpowiedzialność za przygotowanie dzieci do pierwszej komunii na rodziców. A nie tyle przerzuca, co przywraca tę odpowiedzialność, bo rodzice są przecież odpowiedzialni za przygotowanie swoich dzieci. Co nie znaczy, że ksiądz w tym programie nie ma nic do roboty. Ma. I to dużo. W segregatorze znajdują się następujące rzeczy. Jest na początku słowo ode mnie, jest też kontakt do mnie, mój adres mailowy, telefon. Nie chcę nabywców tego programu zostawiać samych sobie. Jeżeli chcą, mogą skontaktować się ze mną, zadzwonić, zapytać. Są też linki do pewnych miejsc w internecie, z których można pobrać pliki, które musimy edytować, gdyż pewne rzeczy musimy ustawiać pod konkretne potrzeby swojej parafii. Pierwszą rzeczą, którą chcę zademonstrować, jest wstęp. Tak obfity wstęp, że powstała z tego broszurka, oddzielnie wydana, gdyż zasoby tej broszurki, treść tej broszurki jest też pewnym materiałem, które reklamuje ten program. I jest to wstęp, którego nie powinno się pomijać. Są czasami wstępy do książek, które śmiało możemy pominąć, ale nie ten. Tu jest zawarta filozofia całego programu. Filozofia, która powinna być zrozumiała, przyjęta, zaakceptowana, i według tej filozofii powinniśmy postępować. Są to absolutne fundamenty tego programu. Jeżeli się z tym nie zgadzamy, jeżeli nam to nie pasuje, lepiej zrezygnować z tego programu. Zatytułowałem ten wstęp Nowa, a w nawiasie Stara, wizja przygotowania dzieci, pastoralne nawrócenie księży, katechetów i rodziców. To jest potrzebne. Nawrócenie, pastoralne nawrócenie i duszpasterzy, i rodziców, i katechetów. Natomiast sam program zawarty jest w tej broszurze, program i pomocy dla duszpasterzy. Jest to już program rozpisany na pewne etapy, pokazywane są pewne pomoce. Ta broszura liczy ponad 60 stron. Kolejną rzeczą, która jest w ramach tych wszystkich pomocy,
jest podręcznik spotkań. Spotkań w Kościele nie ma dużo. Są 3 spotkania dla rodziców i dzieci. One są wszystkie według pewnego stałego schematu. Ten schemat zawarty jest w tym podręczniku. I dość istotnym elementem tego spotkania jest taki moment modlitwy. Modlitwy rodziców nad dziećmi, modlitwy, którą kieruje ksiądz. I do tego potrzebne są pewne teksty zawarte w tym podręczniku. Ale oprócz tego znalazły się miejsca na to, żeby włożyć punkty ze swoim kazaniem, włożyć jakąś ściągę do tego, jak mamy rozpocząć to spotkanie, jaką integrację zrobić na sam początek spotkania, co ogłosić na koniec. I taki podręcznik, nie jest on bardzo gruby, choć ma grube strony, żeby łatwo się można było tym posługiwać. Jest też spiralowany, żeby nigdy w żadnym momencie nam się ten podręcznik w czasie nabożeństwa nie zamknął. Kolejną rzeczą, którą mamy w segregatorze, jest skoroszyt, kartonowa okładka, w której wpięte są wszystkie materiały, które przez cały rok pracy rodzina, rodzice i dziecko dostaje na poszczególnych etapach, na poszczególnych spotkaniach, w poszczególne niedziele. Jest słowo wstępne, są kartki na spotkania ogólne i są potem te kartki niedzielne. O tym jeszcze opowiem za chwilę. Wszystko to zebrane w skoroszyt, wpięte, żeby ksiądz miał pojęcie, co będzie rozdawane dalej. I ostatnią rzeczą, która jest w segregatorze, jest płyta. Płyta, na której znajdują się pliki wideo, gdzie pokazuję na swoim przykładzie, w jaki sposób spotykam się z rodziną, to jest bardzo istotne, na rozpoczęciu przygotowania, co tej rodzinie mówię, jak to wygląda, jaki jest klimat tego spotkania. Potem są kolejne spotkania, które są w kościele, sfilmowałem je w całości, tak jak je prowadzę, tak jak zachęcam, żeby były prowadzone. I na koniec jest jeszcze moje spotkanie z rodziną na 2-3 tygodnie przed uroczystością komunijną. Takie skrutinium, które decyduje o dopuszczeniu dziecka do pierwszej komunii. Z tym, że zapowiadam, nie ja o tym decyduję, ale decydują rodzice. No właśnie, czy jesteśmy zdolni coś takiego przyjąć mentalnie, żeby to rodzice decydowali o dopuszczeniu dziecka do pierwszej komunii. Pewnym bonusem na tej płycie jest też jedno rodzinne spotkanie, sfilmowane dzięki życzliwości pewnej rodziny, które pokazuje, w jaki sposób rodzina rozmawia z dzieckiem, jak przeprowadza taką rodzinną, domową katechezę. Bo istotą tego programu jest to, że to rodzice przygotowują dzieci do pierwszej komunii. Płyta, skoroszyt z materiałami dla rodziny, podręcznik nabożeństw, główny podręcznik, ja to nazywam gruby zeszyt, cienki zeszyt i moje słowo wstępne. Tak wygląda ten segregator. Jest tu wszystko, czego potrzebujemy do przeprowadzenia tego programu w parafii. To są pomoce dla księdza. Natomiast ważne są też pomoce dla rodziny. I to, co ten program proponuje, to ów skoroszyt, który widzieliśmy w materiałach dla prowadzącego księdza. Z tym, że na samym początku rodzina, dziecko, rodzice otrzymują tylko okładki, skoroszyt, gdzie jest list wstępny od duszpasterza, gdzie też, wspominam o tym w materiałach, mogą i powinny być wpięte terminy wszystkich spotkań, ale to jest oczywiście rzecz, którą każda parafia musi zrobić samodzielnie. I potem na spotkaniach, a zwłaszcza w kolejne niedziele, rodzina, przychodząc do kościoła, bierze dla siebie, opisuje też, w jaki to
proponuje robić sposób, bierze dla siebie materiały. Materiał dla rodziny na niedzielę wygląda w ten sposób. Jest to kartka A4, kolorowa, złożona na pół. Pierwsze dwie strony są dla dziecka. Jest komiks, który przedstawia życie Jezusa od narodzin do śmierci i zmartwychwstania. Jest też krótka modlitwa, jest w tytule, w tej modlitwie też pewna synteza danego spotkania, pewna myśl, która z tej historii wynika. Ale najważniejsze rzeczy w tym materiale kryją się na trzeciej i na czwartej stronie. Jest to w formie listu do rodziców pomysł na przeprowadzenie religijnej rozmowy z dzieckiem. Celowo nie używam w tym programie i nie mówię rodzicom o tym, że mają katechizować swoje dzieci, po to, żeby ich niepotrzebnie nie przestraszać. Mówię o tym, że trzeba z dzieckiem rozmawiać. A w jaki sposób, na jakie tematy, jak to przeprowadzić, zawieram w tych pomocach, które systematycznie każdej niedzieli rodzina odbiera. To tyle, co mogę w tym momencie zademonstrować. Zachęcam do poznawania tego programu, a jeśli starczy odwagi i jeśli stać nas wewnętrznie na to, żeby zmierzyć się z pewną zmianą mentalności, to zapraszam do realizacji tego programu w swoich parafiach. Ja ze swojej strony deklaruję wszelką pomoc, odpowiedzi na pytania, które mogły się zrodzić, a na które nie usłyszeliśmy odpowiedzi w tym filmie. Dziękuję za uwagę i zapraszam do programu Z mamą i tatą do pierwszej komunii.